Dzień dobry Państwu. Właśnie ukazała się moja najnowsza książka o Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to pierwszy i jedyny na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, ustawy, która obowiązuje w polskim systemie prawa od ponad roku. Książka ta stanowi kontynuację mojej prawniczej, naukowej i praktycznej specjalizacji w obszarze prawa ochrony przeciwpożarowej i prawa straży pożarnej. Cieszy mnie oczywiście, że pierwszy nakład książki, który zaplanowany był w przedsprzedaży, został już wyprzedany, a wydawnictwo Wolters Kluwer zaplanowało w tym zakresie dodruk. Nic tak nie cieszy autora, jak to, że jego książka jest czytana i trafia pod strzechy. Dziękuję wszystkim dotychczasowym, jak i nowym moim czytelnikom za pozytywny odbiór tej pozycji. Książka uzyskała pozytywną recenzję pana profesora Marka Szewczyka, któremu z tego miejsca serdecznie dziękuję. Książka jest afiliowana przy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, gdzie pracuję. Choć pisana z wykorzystaniem metod naukowych, ma ukierunkowanie jak najbardziej praktyczne. W książce zawarłem wiele szczegółowych, gotowych rozwiązań, jak należy w praktyce stosować przepisy o ochotniczych strażach pożarnych na podstawie licznie analizowanych i cytowanych orzeczeń sądów i administracji. W książce zawarłem także wiele nigdzie niepublikowanych orzeczeń. Nie jest to komentarz, który kończy się tam, gdzie zaczynają się problemy. W książce zawarłem także wiele uwag w obszarze legislacji, z racji, że w momencie wdrażania tej ustawy w życie powstały liczne niedociągnięcia. W książce zawarłem wiele postulatów de lege ferenda, które mogą być wykorzystane w związku z ponad rocznym okresem obowiązywania tej ustawy i koniecznością jej ewaluacji. Dobitnie na łamach książki potwierdziłem moje racje w zakresie przepisów przejściowych o uchwałach ekwiwalentowych, którą to rację potwierdziło wiele osób i instytucji. Z tego miejsca serdecznie dziękuję pani redaktor Annie Kieszek-Sobczyńskiej z wydawnictwa Wolters Kluwer, które wydało tam pozycję, za dostrzeżenie problematyki ochotniczych straży pożarnych i umożliwienie wydania tej książki. Dziękuję także mojej żonie Żanecie za inspirujące wsparcie na każdym etapie powstawania tej książki. Wszystkim Państwu dziękuję za pozytywny odbiór tej lektury. Życzę miłej lektury i dziękuję za uwagę.